Zróbmy kilka przykładów, w których przećwiczymy kolejność wykonywania działań. Musicie pamiętać, że najpierw wykonujemy te działania, które znajdują się w nawiasach. Następnie zajmujemy się potęgami, potem mnożeniem i dzieleniem, a dopiero na końcu dodawaniem i odejmowaniem. Jeśli zdarzy się, że w jednym przykładzie będzie tylko na przykład mnożenie i dzielenie, to pamiętajcie, wtedy wykonujemy działania zgodnie z zasadą od lewej strony do prawej strony. Nie ma znaczenia, czy to najpierw będzie mnożenie czy dzielenie, od lewej do prawej. Zróbmy to na przykładach 1b. Przepiszmy ten przykład. 2 dodać 7 razy 11. Możecie się spotkać z takim zapisem. Taki xik to jest mnożenie. Odjąć 12 dzielone na 3. Ponownie inny zapis niż naszego polskiego dzielenia, to jest dwie kropeczki z kreską w środku. 2 dodać 7 razy 11, odjąć 12, podzielić na 3. I co teraz należy zrobić? Sprawdźmy, czy tu mamy nawiasy? Nie mamy. Potęgi? Również nie ma. Ale zwróćcie uwagę, mamy mnożenie i dzielenie. Zatem zaczniemy od mnożenia i dzielenia. Tutaj mamy mnożenie, tutaj mamy dzielenie. 7 razy 11 to jest inaczej 77. 12 dzielone na 3 to jest inaczej 4. Przepiszmy. To jest inaczej 2 dodać 77, odjąć 4. Nie ma mnożenia i dzielenia, nie ma nawiasów, nie ma potęg. Zostało nam dodawanie i odejmowanie i tak jak mówiłam w kolejności od lewej do prawej. Czyli najpierw się zajmujemy tym. 2 dodać 77 to będzie 79. Przepiszmy. 79. Minus 4 przepisujemy i to łatwo widać, że to jest równe 75. Czyli w pierwszym przykładzie mamy wynik 75. Przejdźmy do drugiego przykładu. Wygląda ciekawie, 2D. Duży ułamek, sporo nawiasów. Co z tego wyjdzie? Zaraz się okaże. Jak myślicie, od czego należy zacząć? Tak jak tutaj było napisane, od nawiasów. Mamy nawiasy w nawiasach, więc zawsze zaczynamy od tych nawiasów, które są w środku. Tu mamy nawias w nawiasie, nawias w środku to jest ten wewnętrzny, nie ma w sobie innych nawiasów, więc najpierw wykonamy to działanie. 2 odjąć 1 to jest 1. Z tego nawiasu będzie 8. 6 dodać 2 to jest 8 i ten nawias 3 odjąć 5 to jest minus 2. Przepiszmy przykład. Żeby było lepiej widać, co dalej trzeba robić. 3 dodać 1, dzielone na 4, odjąć 8, odjąć minus 2. Na razie wszystko po kolei przepiszemy. Przerzućmy to do nowej linijki. Zastanówmy się, co teraz powinniśmy zrobić. Mamy znowu jeszcze jeden nawias, 3 dodać 1, więc na pewno ten nawias trzeba usunąć. To jest inaczej 4. W takim razie zwróćcie uwagę, że tutaj na górze mamy 2 odjąć 4, na dole mamy 4 odjąć 8, a tu pomiędzy licznikiem a mianownikiem jest kreska ułamkowa. Kreska ułamkowa zastępuje nam dzielenie. W związku z tym należy wykonać to dzielenie przed wykonaniem odejmowania w tym miejscu. Zwróćcie uwagę, że jeżeli przepisałabym nasz przykład i zamiast kreski ułamkowej napisała dzielenie, to będzie to wyglądało w ten sposób. Muszę to dać w nawiasach, ponieważ trzeba najpierw te działania wykonać. 2 odjąć 4 w takim razie to będzie minus 2. 4 odjąć 8 to będzie minus 4. Czyli mamy minus 2 dzielone na minus 4. Zwróćcie uwagę, że tutaj wstawiam nawias, dlatego że przyjęło się, że nie pisze się obok siebie znaków działań. Czyli nie może stać obok siebie dzielenie i odejmowanie. Zostaje nam odjąć minus 2. I teraz najpierw wykonujemy dzielenie, czyli to działanie. Minus 2 dzielone na minus 4. To jest minus podzielić na minus, to da nam w wyniku plus 2 czwarte. 2 dzielone na 4 to jest 2 czwarte, czyli po prostu 1 druga. A minus minus 2, czyli minus liczba ujemna, to jest plus 2. To inaczej 2 i 1 druga. W takim razie w tym skomplikowanym przykładzie wyszło nam 2 i 1 druga. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Oblicz wartość wyrażenia 2b.
Tu było 1D, ja się pomyliłam. 1D. Tu będziemy mieć 2B. Chcemy poznać wartość takiego wyrażenia. 2 razy y do potęgi drugiej. 2y kwadrat. Jeżeli tu nie ma żadnego znaku, to znaczy, że jest takie niewidzialne mnożenie. Możemy sobie napisać taką kropeczkę malutką. To jest inaczej 2 razy y do potęgi drugiej. Wiemy, że x jest równy 1, y jest równy 5. Napiszmy x równy 1, y równy się 5. Możecie się zastanawiać, gdzie tutaj jest x. Dobre pytanie. Nie mamy tutaj żadnego x-a. To taka zmyła. Po prostu mamy 2y kwadrat. Zatem będzie nas interesowała ta informacja, że y równa się 5. W takim razie możemy to zapisać, że to jest 2 razy, zamiast y napiszemy piątkę, 5 do potęgi drugiej. I co teraz trzeba zrobić? Pamiętamy, że robimy nawiasy, tutaj nie ma nawiasów, następnie potęgi. I tutaj jest potęga, zwróćcie uwagę, to jest 5 do potęgi drugiej, 5 do kwadratu. W takim razie 5 do kwadratu to jest 25, zatem przepiszmy 2 razy 25, mnożenie wychodzi 50. W takim razie w tym przykładzie wartość wyrażenia 2y kwadrat dla x równego 1, y równego 5 to jest 50. Zróbmy sobie teraz trochę miejsca na kolejne przykłady. To nam się już nie przyda. To się nam nie przyda. To też zmarzamy, bo to już omówiliśmy. Ten przykład na wszelki wypadek jeszcze zostawię, gdyby były wątpliwości. W porządku. Kolejny przykład z punktu drugiego. 2D. 2D. Chcemy ponownie znać wartość wyrażenia, tym razem takiego, y kwadrat odjąć x do kwadratu, jeżeli wiemy, że x jest równy 2, a y równy 1. Zwróćcie uwagę, że tym razem mamy x-a i mamy y. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, po prostu podstawiamy te wartości zamiast naszych literek. To jest prosta sprawa. Czyli zamiast y-a podstawimy 1, czyli to będzie 1 do kwadratu, odjąć x. X jest równy 2. I do kwadratu. I zobaczcie, co się dzieje w tym momencie. Mamy takie działanie do wykonania. Nawias, potęgi, odejmowanie i jeszcze jedna potęga. Od czego należy zacząć? Pamiętajcie, że zaczynamy zawsze od nawiasów. Czyli chcemy wiedzieć, jaka jest wartość tego wyrażenia. O, coś się przesunęło. Chcemy wiedzieć, jaka jest wartość tego wyrażenia. 1 do kwadratu odjąć 2. Zanim wykonamy potęgę, musimy policzyć to, co jest tutaj w środku. Najpierw policzymy w takim razie potęgę, ponieważ potęga jest przed odejmowaniem. Czyli 1 do kwadratu to jest po prostu 1, a 1 odjąć 2 to będzie ile? Minus 1. Bardzo dobrze. Czyli zostaje nam minus 1 do potęgi drugiej. A minus 1 do potęgi drugiej to jest 1. Dlatego, że minus 1 razy minus 1 jest równe właśnie 1. Minus razy minus daje nam plus. 1 razy 1 to jest 1. Warto pamiętać. W takim razie w tym miejscu otrzymaliśmy 1. Kolejny przykład. 3b. Oblicz wartość wyrażenia. Znowu skomplikowane ułamki na pierwszy rzut oka, ale można się spodziewać, że pewnie wyjdzie znowu ładny wynik, tak jak w poprzednich przykładach. Wiemy, że x jest równy 1, y jest równy minus 2 i z jest równy 4. Co tutaj otrzymamy? Z do kwadratu. Zamiast z wpisujemy czwórkę. Przepiszmy w takim razie. 4 do potęgi drugiej dzielone na x plus y, czyli 1 dodać minus 2. 1 dodać minus 2, dodać, znowu zamiast z piszemy 4, czyli 4 do kwadratu i tym razem mamy 1 odjąć minus 2. I wykonujemy. Od czego zaczniemy? Musimy najpierw obliczyć liczniki i mianowniki. Tutaj w liczniku mamy potęgowanie, zatem zaczynamy od potęgowania. 4 do kwadratu to będzie 16 i tutaj też to będzie 16. Liczniki już są gotowe. W takim razie mianowniki. Zamiast 1 dodać minus 2, można napisać, że to jest minus 1. Tutaj 1 odjąć minus 2. 1 odjąć minus 2 to jest inaczej 1 plus 2. Minus i minus dają nam w tym momencie plus.
czyli 1 plus 2 to jest 3. Przepiszmy ten przykład, to jest 16 dzielone na minus 1, dodać 16 dzielone na 3. Kreska ułamkowa, pamiętamy, zastępuje dzielenie. W związku z tym wykonujemy najpierw dzielenie przed dodawaniem. 16 dzielone na minus 1 to jest minus 16, dodać 16 trzecich to jest inaczej 5 i 1 trzecia. Zamieniliśmy ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną. Minus 16 dodać 5 i 1 trzecia to będzie minus 10 i 2 trzecie. Czyli w tym wypadku otrzymaliśmy minus 10 i 2 trzecie. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Najpierw zrobimy miejsce. Ten przykład można już wymazać. I wracamy do naszego przykładu. Tym razem do zrobienia mamy 3D. 3D. X kwadrat odjąć Z kwadrat dzielone na XZ odjąć 2X w nawiasie Z minus X. I ponownie mamy podane wartości X równa się minus 1. Z tym razem ma być równy 3. Zaczynamy od wpisania zamiast literek wartości, czyli zamiast x wpiszemy minus 1, czyli to jest minus 1 do potęgi drugiej, odjąć z do kwadratu, 3 do kwadratu. Zwróćcie uwagę, że wpisałam minus 1 w nawiasie, ponieważ ta potęga, czyli kwadrat, tyczy się całej tej liczby. Nie mogę napisać minus 1 do kwadratu, dlatego że wtedy ten kwadrat tyczyłby się tylko jedynki. Muszę tutaj wziąć w nawias, żeby kwadrat odnosił się do całej tej liczby, czyli do minus 1. Dzielone na xz, czyli minus 1 razy 3, odjąć 2 razy minus 1 w nawiasie z minus minus 1. Znów minus 1 wzięłam w nawias, bo dwa minusy nie mogą być obok siebie. Ok. I co robimy najpierw? Najpierw robimy nawiasy. Pamiętajcie, tu mamy kolejność wykonywania działań. Weźmy jakiś kolorek. Minus 1 do kwadratu to będzie, już wcześniej robiliśmy 1, bo minus 1 razy minus 1 to jest 1. Tutaj mamy 1. 3 do kwadratu to jest 9. Dalej wykonujemy nawiasy. Tutaj mamy nawias. 3 odjąć minus 1. To jest inaczej 3 dodać 1. Podobny przypadek do poprzedniego tutaj. 3 dodać 1, czyli zamiast tego nawiasu mamy 4. Przepiszmy w takim razie. Mamy 1 odjąć 9 na górze w liczniku, a tu mamy minus 1 razy 3 odjąć 2 razy minus 1 razy 4. Jeszcze mamy nawiasy, ale tak naprawdę to są nawiasy odnoszące się do liczby. Czyli musimy teraz wykonać mnożenie i dzielenie. Czyli zamiast minus 1 razy 3 napiszemy, że to jest, weźmy inny kolor, zapiszemy, że to jest ile? Minus 3. I tutaj 2 razy minus 1 razy 4. To jest 2 razy minus 1 minus 2 razy 4 minus 8. Czyli zamiast tego napiszemy minus 8. Na górze możemy też wykonać od razu działanie 1 odjąć 9, to jest minus 8. Kreska ułamkowa, minus 3, minus, tutaj jest minus, minus 8. Kreska ułamkowa zastępuje dzielenie. Zanim wykonamy dzielenie, musimy mieć na górze wykonane wszystkie działania. Dlatego minus 8 mogliśmy napisać. Przepiszmy. Zamiast minus 3, minus, minus 8 napiszemy, że to jest minus 3. Napiszmy tym kolorem fioletowym, że to jest minus 3 dodać 8, a to jest, łatwo widać, 5. W takim razie to jest równe minus 8 piątych, a minus 8 piątych jest równe minus 1 i 3 piąte. Znów ułamek niewłaściwy zamieniliśmy na liczbę mieszaną. Przy okazji powtórzymy ułamki liczby mieszane. Minus 1 i 3 piąte. Znów nam się zrobiło mało miejsca. W takim razie zmarzamy ten przykład, który wcześniej robiliśmy. I przejdziemy do ostatniego zadania.
Mam nadzieję, że już wiecie, o co tutaj chodzi i nie będziecie mieli żadnego problemu z wykonywaniem działań. W porządku? 4. Wstaw nawiasy, aby otrzymać prawdziwe nierówności. Najpierw przepiszmy sobie 4b. 12 dzielone na 4, dodać 10, odjąć 3 razy 3, dodać 7, równa się 11. Mamy tak wstawić nawiasy, aby ta równość była prawdziwa. Zastanówmy się, co tutaj trzeba zrobić. Policzmy najpierw, jaki byłby wynik bez wstawiania tutaj nawiasów. To będzie taki rodzaj eksperymentu. 12 dzielone na 4 to będzie 3. Najpierw wykonujemy działania w nawiasach, tutaj nie ma nawiasów, potęg też nie ma. Mnożenie i dzielenie, od lewej do prawej. Dzielenie robimy, teraz mnożenie. 3 razy 3 to jest 9. I teraz mamy dodawanie i odejmowanie. To jest 3 dodać 10, 13. 13 dodać 9 to jest 4. 4 dodać 7 to jest 11. Czyli 11 równa się 11. W takim razie zwróćcie uwagę, bez wstawiania nawiasów otrzymaliśmy taki wynik, jaki chcieliśmy. W tym przykładzie niespodziewanie otrzymaliśmy prawdziwą równość, zatem nie trzeba nigdzie wstawiać nawiasów. Jeżeli byście chcieli koniecznie wstawić gdzieś nawiasy, bo takie jest zadanie, to można byłoby tutaj. Czyli zamiast 12 podzielić na 4, to można wstawić nawias 12 podzielić na 4 i tutaj nawias 3 razy 3, ale nie jest to konieczne, ponieważ i tak zgodnie z kolejnością wykonywania działań te dwa działania pierwsze wykonujemy. Przejdźmy do kolejnego przykładu, zobaczmy, czy będzie równie proste. Przepiszemy 12, odjąć 8, odjąć 4 razy 5. I to ma być równe minus 8. Zróbmy na początku tak jak w poprzednim przykładzie, czyli policzmy po kolei, ile by to było. Odejmowanie, odejmowanie, mnożenie. Zacznijmy od mnożenia, które jest właśnie przed odejmowaniem. 4 odjąć 5 to jest 20, czyli mamy 12 minus 8 minus 20. 12 minus 8 to jest 4 minus 20. 4 minus 20 to jest minus 16. Nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Chcemy mieć tutaj minus 8. W takim razie poeksperymentujmy z nawiasami, gdzie tutaj można wstawić nawiasy, aby otrzymać prawdziwą równość. Zwróćcie uwagę, najpierw wykasujemy to, co napisaliśmy wcześniej. Ok. Jeżeli tutaj wstawimy nawias, wstawmy go na chwilę, to nic to nam nie zmieni. I tak, jak tutaj mieliśmy 20, zaczynaliśmy od lewej strony 12 minus 8. W takim razie na pewno nie tutaj. W tym miejscu ten nawias też nie miałby najmniejszego sensu, ponieważ i tak zgodnie z kolejnością wykonywania działań to mnożenie wykonaliśmy najpierw. W takim razie sprawdźmy, co się stanie, jeśli stawimy ten nawias w tym miejscu. Czyli mamy takie działanie 12 odjąć w nawiasie 8 minus 4 i cały nawias mnożony przez 5. Sprawdźmy. 8 minus 4 to byłoby 4. W takim razie to jest 4, resztę przepisujemy, 12 odjąć 4 razy 5. Zgodnie z kolejnością wykonywania działań robimy dalej mnożenie, czyli to jest 20. 12 odjąć 20 to jest minus 8, czyli tyle, ile chcieliśmy otrzymać. W takim razie ten nawias musi być właśnie w tym miejscu. W innym nie ma sensu i nie wyjdzie na minus 8. Mam nadzieję, że rozumiecie już kolejność wykonywania działań. Zachęcam do wykonania ćwiczeń w serwisie Khan Academy.